Wyprawa do tajemniczych klasztorów, starych warowni, opuszczonych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 70 pomników historii rozsianych po całej Polsce. Tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Ten pomnik historii to miejsce naprawdę wyjątkowe. To na tej wyspie bowiem rodziła się polska państwowość. To tu, prawdopodobnie, Mieszko I decydował o chrystianizacji i przyjmował chrzest. Być może to także tu urodził się przyszły pierwszy król Polski, Bolesław Chrobry. Przed nami Ostrów Lednicki, nazywany też Wyspą Władców. Ostrów Lednicki znajduje się w połowie drogi między Gnieznem a Poznaniem. Należał do najważniejszych grodów w państwie pierwszych Piastów. Do dziś zachowały się tam pozostałości najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej z X wieku, relikty drewnianoziemnych wałów obronnych czy umocnień brzegowych. Jak możemy opisać położenie Ostrowa Lednickiego i na ile to właśnie położenie decydowało o roli tego miejsca? Ostrów Lednicki jest wielką wyspą. I jeśli byśmy spojrzeli na tą przestrzeń z perspektywy drona samolotu, wówczas zauważymy, że jest to jak gdyby gniazdo. I to już w bardzo symboliczny sposób opowiada nam o znaczeniu tego miejsca. A położenie na samej wyspie dla celów obronnych takiego ośrodka miało kolosalne znaczenie. Do wyspy można było się dostać tylko i wyłącznie drogą mostową, mostami pobudowanymi tutaj w 965 roku, jak wynika z bardzo dokładnych, specjalistycznych badań dendrochronologicznych drewna pozyskiwanego z toni jeziora, bowiem te fragmenty tych mostów istnieją w toni jeziora do dzisiaj. Jaką rolę militarną, polityczną, to miejsce pełniło za pierwszych Piastów? To był ośrodek stołeczny rezydencjonalny księcia Mieszka, księcia Bolesława, a potem króla Polski i króla Mieszka II. Tu odbywały się najprawdopodobniej najważniejsze zjazdy, których celem było kształtowanie podwalin historycznych i kulturowych na ziemiach polskich. Istnieje też wielkie prawdopodobieństwo, o czym świadczy obiekt, w obrębie którego obecnie stoimy, a mianowicie kaplica baptyzmalna, że tutaj też odbył się chrzest księcia Mieszka. Wśród historyków istnieje dyskusja, czy rzeczywiście mógł się odbyć tutaj chrzest, ale wszystko na tym etapie wskazuje, że tak. Tym bardziej, że Jan Długosz w swojej kronice między innymi o Lednicy napisał, że tu, na Ostrowie Lednickim, jak legendy i podania mówią, istniała pierwsza katedra gnieźnieńska, która ze względu na niedogodność miejsca została potem przeniesiona do Gniezna. Czym ten pomnik historii różni się od innych podobnych stanowisk archeologicznych? Praktycznie nie możemy porównywać. Nie możemy porównać Biskupina, nie możemy porównać Krzemionek Opatowskich, bo każda jest z innej przestrzeni czasowej. Biskupin mówi o innych wydarzeniach z około 750 lat przed naszą erą. Krzemionki Opatowskie sięgają neolitu. Ta przestrzeń natomiast opowiada o początkach historycznych naszego państwa. Wszystkie one mają podobne znaczenie dla poznania dynamiki rozwoju kulturowego, ale dla Polski, dla ugruntowania wiedzy o historycznych początkach naszego państwa i kultury, to ten ośrodek odgrywa najpoważniejszą rolę z tego względu, że mimo różnych burz dziejowych ta przestrzeń nie została zniszczona przez cywilizację. W południowo-zachodniej części wyspy znajdują się niezwykle cenne relikty kamiennego palatium, które swą metryką sięga czasów Mieszka I. Założenie to obejmuje zarys prostokątnego pałacu, łączącego niegdyś funkcje reprezentacyjne i mieszkalne, oraz przylegającą do niego od wschodu kaplicę na planie Krzyża Greckiego. Jej mury w najwyższym zachowanym fragmencie wynoszą 3 metry. Niedaleko ruin palatium, kaplicy baptysterium i krzyża ufundowanego z okazji tysiąclecia śmierci Mieszka I, archeolodzy odsłonili pozostałości niewielkiej kamiennej świątyni. W jej wnętrzu znaleziono ślady pochówków, uważane za miejsce wiecznego spoczynku synów Bolesława Chrobrego. Ostrów Lednicki to ponad 1000 lat historii naszego państwa, po której na szczęście pozostały nie tylko opowieści, ale także całkiem sporo namacalnych śladów. Wśród nich ten wał. Pierwotnie otaczał i chronił gród. W czasach Mieszka I miał 15 metrów wysokości, a wieńczyła go drewniana palisada. Zwiedzając wyspę, można spacerować drogą, która prowadziła wokół grodu, obejrzeć jego makietę oraz odwiedzić zrekonstruowane domy w osadzie rzemieślniczej.
co pozostawili po sobie pierwsi Piastowie, pierwsi mieszkańcy wyspy? Siedzimy właśnie w takim miejscu, gdzie można zobaczyć, jak mieszkano. Te domki niewielkie, wydawać by się mogło, były dosyć duże, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze i o mieszkańców wyspy. Tutaj na Podgrodziu mieszkała elita. Tutaj mieszkali wojowie księcia, jego bezpośrednia drużyna. Tutaj też mieszkały osoby pracujące na rzecz grodu, czy to w administracji pewnie, czy w kuchni chociażby. Jeśli nie prowadzono wojen, czy nie było żadnej pracy do wykonania na grodzie, prowadzono zwykłe życie. Każdy dom, albo prawie każdy, miał swój jakiś warsztat. Ci ludzie zajmowali się różnymi rzemiosłami, rękodziełami. A jakie skarby na wyspie udało się do tej pory odkryć? A to właśnie zależy, co rozumiemy pod tym pojęciem skarb, bo dla innych skarb to jest cały zbiór ceramiki, natomiast dla kogoś innego skarby kojarzą się jednoznacznie po prostu ze zbiorem monet, bądź też biżuterii srebrnej, czy też złotej. Najcenniejsze z tych eksponatów to? Najcenniejsze z tych eksponatów to pozostałości takich bardzo drobnych ozdób złotych. Mam tutaj na myśli fragment złotej nitki o grubości włosa. Teraz bardzo ważna kwestia. Dlaczego warto tu przyjechać? Na pewno warto tu przyjechać, przynajmniej z tego powodu, że to jest miejsce bardzo szczególne, zarówno dla historii państwa polskiego, historii chrześcijaństwa polskiego. Po tej ziemi, po której teraz stąpamy, stąpał kiedyś Chrobry, stąpał Mieszko, cesarz Otton, który przybył do grobu świętego Wojciecha. Sprawą ważną jest to, że Gród Gnieźnieński, czy Gród Poznański, czy inne grody, czy krakowski chociażby, to są grody bardzo mocno zurbanizowane. Tam chodząc po grodzie w zasadzie tego grodu nie widać. To są centra dużych miast. Szumią samochody, tramwaje jeżdżą. Tutaj natomiast jest cisza, spokój. Oprowadzenie z przewodnikiem po wyspie, po tych ruinach, po tej łące. Opowieści o tym wszystkim, co tutaj kiedyś się działo, to jest efekt tego, którego na żadnym innym grodzie w mieście na pewno Państwo nie zobaczą. Na wystawie w znajdującym się obok wyspy Muzeum Pierwszych Piastów zobaczymy także inne zabytki odkryte w czasie wykopalisk. Wśród nich staurotekę, czyli relikwiarz drzewa Krzyża Świętego, a także ozdoby, biżuterię oraz monety z różnych stron świata. Grodu strzegła liczna załoga wojskowa, której część uzbrojenia wydobyto z toni jeziora Lednica. Zbiór obejmuje ponad 300 sztuk broni i jest największym zbiorem militariów w tej części Europy. Ostrów Lednicki ujawnił już wiele fascynujących tajemnic, które pokazują nam, jak wyglądały początki państwa polskiego. Jednak co ważne, prace archeologiczne na wyspie wciąż trwają. Pytanie więc, jakie odkrycia i sensacje przyniosą nam kolejne lata.